Radio Kolor. Wciągamy kolorowo. Anna Tatarz, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Co się stało? O co chodzi z tymi uniformami? Jak ta informacja do Państwa dotarła? Otrzymaliśmy informację od pracownika tej firmy, Polaka, który przebywa teraz za granicą, że w jednej z podwarszawskich siedzib Ukraińcy noszą, muszą nosić odmienne ubrania niż Polacy. Są oznaczani ze względu rzekomo na stopień znajomości języka polskiego, są oznaczani za pomocą ubrań innego koloru. No i człowiek, który do nas zadzwonił, ten pan, poprosił o interwencję i rzeczywiście my zrobiliśmy kilka rzeczy. No, po pierwsze, to zdarzenie, czyli takie segregowanie ludzi ze względu na narodowość, zostanie opisane w monitoringu Brunatna Księga. To jest taki monitoring zdarzeń o charakterze ksenofobicznym, aktów dyskryminacyjnych, przypadków rasizmu. A oprócz tego tę sprawę poruszyliśmy w połowie grudnia. Profesor Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, mówił o tym na konferencji OBWE zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta. No i wreszcie powiadomiliśmy też o całej tej sprawie media. Jak długo to trwa? Czy Państwu się udało dotrzeć do przedstawicieli, do władz tej firmy, którzy, co oni mieli na swoje wytłumaczenie? Bo rozumiem, jedna rzecz to są względy językowe, ale to jest jakiś proceder, jakiś pomysł, który w pewnym momencie przyszedł komuś do głowy. To znaczy nie mamy informacji, jak długo to trwa. Wiemy, że o tej sprawie została powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy. Czekamy, czy będą jakieś rezultaty. Powiadomił tę inspekcję ten sam pracownik, który zawiadomił o sprawie nas. Z drugiej strony, czy dotarły do Państwa głosy tych pracowników z Ukrainy, jak oni się odnajdywali w tej sytuacji? Czy dla nich to też był tak sam problem, jak dla człowieka, który tą sprawę zgłosił? Nie mieliśmy kontaktu z pracownikami tej firmy, natomiast niewątpliwie trzeba powiedzieć, że taki sposób traktowania pracowników jest niepokojący. Nakazywanie ludziom noszenia ubrań innego koloru ze względu na to, kim są, a nie ze względu na charakter pracy, którą wykonują, nosi znamiona aktu dyskryminacji. No bo niby dlaczego nie mieliby w ten sposób być oznakowani? Tym bardziej, że Ukraińcy, którzy znają język polski, cały czas mieli nosić ubrania innego koloru niż Polacy. Więc ten rzekomo aspekt językowy był właściwie tylko czymś takim pozornym. No bo to chodziło cały czas od początku do końca o narodowość tych ludzi. Oni mieli wyglądać inaczej, bo byli Ukraińcami. I jakie są możliwe konsekwencje tej sprawy? Co będzie się działo dalej? Czy mają Państwo jakiś wpływ na to, żeby te uniformy zniknęły? Mamy nadzieję, że przez to, że ta sprawa jest tak szeroko dyskutowana w przestrzeni publicznej, że po prostu ta praktyka zostanie wycofana, że Ukraińcy będą mogli wyglądać tak jak Polacy. No i być może czymś stosownym byłyby przeprosiny wobec pracowników z Ukrainy ze strony szefostwa firmy. Jak często dostają Państwo zgłoszenia o aktach noszących znamiona dyskryminacji? No bo w Warszawie pojawia się coraz więcej przedstawicieli różnych mniejszości, zwłaszcza Ukraińców. Stowarzyszenie Nigdy Więcej prowadzi monitoring tego typu zdarzeń. On obejmuje przypadki rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, akty dyskryminacji od roku 1987 do dzisiaj. I mniej więcej od 2015 roku obserwujemy zwielokrotnienie liczby takich zdarzeń. To było niewątpliwie związane z taką histerią wokół przyjmowania do Polski uchodźców, których w Polsce prawie nie ma, no ale niestety wpłynęło to negatywnie na atmosferę życia społecznego w Polsce. Ludzie, którzy wyglądają inaczej, mają inny kolor skóry, mają inne wyznanie, mówią nawet czasami tylko z odmiennym niż polski akcentem, często są szykanowani, są atakowani, opluwani, ale także bici. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce dochodzi do co najmniej kilku tego typu zdarzeń codziennie. Przede wszystkim chodzi tutaj o wyzwiska, o mowę nienawiści, ale też naruszenia nietykalności cielesnej. Kiedyś takich zdarzeń odnotowywaliśmy mniej więcej kilkanaście miesięcznie. Teraz nie ma dnia, żebyśmy nie otrzymali informacji na taki temat. Przy czym chcę podkreślić, że to jest tylko wycinek rzeczywistości, no bo bardzo duża liczba, której nie poznamy, takich zdarzeń nie jest zgłaszana nigdzie. Nikt o niej nie wie. Wie tylko sprawca i jego ofiara. Troszeczkę abstrahując od tematu tych uniformów, a właściwie osób, które musiały je nosić, kto może się do Państwa zgłaszać i z czym? Czy są jakieś ograniczenia, czy po prostu każdy, kto dopatrzy się gdzieś w swoim otoczeniu w Warszawie jakichś aktów dyskryminacji, tego, że ktoś jest traktowany gorzej ze względu na
pochodzeniem może się do Państwa zgłosić? Tak, jak najbardziej tak. Zadaniem Stowarzyszenia Nigdy Więcej jest przede wszystkim dokumentowanie problemu i dyskutowanie o nim. Bardzo często przez lata byliśmy pytani i wciąż jesteśmy o skalę rasizmu w Polsce. Często słyszymy głosy, że to jest tylko margines, że to nie jest realny problem, że to są incydenty. No, niestety trudno tutaj mówić, czy to jest dużo, czy to jest mało. Marcin Kornak, świętej pamięci założyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, na pytanie, czy w Polsce jest dużo rasizmu, odpowiadał zawsze: za dużo. Każde takie zdarzenie wymaga potępienia. Polska jest miejscem o tyle specyficznym, porównując Polskę do krajów Europy Zachodniej, że u nas jest bardzo niewielu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, a poziom tej agresji jest dość duży i to niepokoi. Druga rzecz to sposób reagowania na takie zdarzenia. W krajach zachodnich czymś normalnym, czymś standardowym jest publiczne potępienie sprawców takich zdarzeń. A u nas pojawiają się dywagacje o skali zjawiska, właśnie nazywanie tego marginesem marginesów, albo dywagowanie na temat koloru skóry ofiary, czy był wystarczająco ciemny, czy też nie, żeby uznać to za atak rasistowski. No to powinno zostać jednoznacznie potępione. No i to zrobił w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki w stosunku do ataku na 14-letnią dziewczynkę pochodzenia tureckiego. Takie głosy na początek są niesłychanie potrzebne, bo oczywiście, żeby mówić o zmianie postaw, o zmianie nastawienia wobec ludzi uznawanych za innych, wobec tych, którzy w Polsce się nie urodzili, ale tutaj zamieszkali, to jest praca wymagająca lat. Praca, która się powinna odbywać na wielu różnych poziomach. No, praca edukacyjna, ale też nie chodzi tutaj tylko o taką ciasno rozumianą edukację szkolną. To jest w ogóle wychodzenie z takimi akcjami, na przykład jak kampanie społeczne, wychodzenie poza szkołę, angażowanie tych młodych ludzi, pokazywanie im różnych akcji, które mogą być dla nich atrakcyjne, ale które jednocześnie przekazują pewne wartości. No, przykładami takich inicjatyw jest już prawie 20-letnia kampania Wykopmy rasizm ze stadionów Stowarzyszenia Nigdy Więcej i kampania Muzyka przeciwko rasizmowi, która swoją najpełniejszą realizację znajduje co roku na Woodstocku. Chciałam zapytać, prawda, pani sama powiedziała, że dywagacje jeszcze do niczego nie doprowadziły, ale chciałam zapytać, czy państwo może na pewno się nad tym zastanawiali, ale czy doszli do jakichś wniosków w kwestii tego, skąd to się bierze, skoro Polska jest krajem, w którym zawsze było bardzo dużo mniejszości, a teraz uchodźców, emigrantów u nas jakoś wielu nie ma, skąd się bierze ta taka no prawie chorobliwa niechęć w stosunku do nich? To jest trudne pytanie i nie ma na nie dobrej odpowiedzi. To są na pewno wieloletnie zaniedbania. To jest na przykład jedną z odpowiedzi na to pytanie może być stosunek instytucji państwowych i nie tylko do tego problemu. No właśnie spychanie go, mówienie o tym, że problemu rasizmu nie ma, że przemoc jest tylko incydentalna, że właściwie jest wszystko w porządku. Jeśli ktoś w taki sposób mówi, no to znaczy, że nie uznaje za konieczne, żeby się nad takimi zdarzeniami pochylić. No ale oczywiście to jest znowu pytanie, dlaczego teraz młodzi ludzie, w większości młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłość, na to wskazują badania socjologiczne, są ludźmi tak pozamykanymi. Przecież od już wielu lat możemy bez przeszkód podróżować, bez paszportów. I takie podróże mają miejsce. Polacy stają się imigrantami, mieszkają w innych państwach, a mimo wszystko nie sprzyja to otwartości, nie sprzyja to spojrzeniu na wielokulturowość jako na wartość. A przecież Polska przez wieki była krajem wielokulturowym. Po II wojnie światowej stała się państwem niemal monoetnicznym i być może to także jest przyczyna tego, że my, nie mając tak naprawdę kontaktu z ludźmi z innych kultur, z ludźmi z innych języków, jesteśmy tak pozamykani. A jednocześnie ci, którzy w jakikolwiek sposób się wyróżniają, są atakowani. Wracając jeszcze na moment do działalności stowarzyszenia, jeżeli ktoś decyduje się, żeby zgłosić do państwa jakiś problem, jakąś sprawę, na co on może liczyć? Jakie są państwa działania? Wszystko zależy od tego, co się wydarzyło. Na pewno taką sprawę chcemy udokumentować, no bo podstawową sprawą, to jest takim punktem wyjścia do rozmowy, to jest informacja. Brunatna księga ma charakter kroniki zdarzeń, to jest opasłe tomiszcze, 3 do tej pory i kiedy mowa o rasizmie, o tej przemocy, o porównywaniu, jak to wyglądało i co się zmieniało, no to jest punkt wyjścia do rozmowy, ale to jest też świadectwo. Brunatna księga jest świadectwem przemocy, która się wydarzyła, o której często wie tylko ten, kto w jej wyniku ucierpiał.
No ale oprócz tego staramy się podejmować różne interwencje. No, wszystko zależy od tego, co się stało. Czasami też udzielamy informacji, przekazujemy kontakty do organizacji mniejszości narodowych, które już bezpośrednio są w stanie takiej osobie pomóc. No, jeżeli to jest Rosjanin, czy Ukrainiec, czy osoba jakiegoś innego pochodzenia. No i w niektórych przypadkach, jeśli uznajemy to za szczególnie istotne, powiadamiamy też o tej sprawie media. Ale te akty pomocy mogą być różne. No, ja pamiętam taką sytuację sprzed kilku lat, kiedy w Warszawie na jednej z restauracji nigeryjskich zostały namalowane symbole i hasła rasistowskie. I my wówczas bardzo spontanicznie zrobiliśmy takie ogłoszenie na Facebooku, wystosowaliśmy zaproszenie do mieszkańców Warszawy i nie tylko, żeby następnego dnia przyjść z pędzlami i farbą i włączyć się w zamalowanie tych symboli. To był taki akt solidarności wobec tych ludzi, wobec właścicieli tej restauracji, ale przecież także wobec mniejszości nigeryjskiej czy po prostu afrykańskiej w Polsce. Przyszło ponad 70 osób i rzeczywiście wtedy też zaprosiliśmy dziennikarzy, przygotowaliśmy filmik z tego zdarzenia, bo wydawało nam się to niezwykle istotne, żeby tę szkodę choć w tak symboliczny sposób naprawić, żeby wspólnie w dużej grupie ludzi te symbole rasistowskie zamalować. Więc interwencje, które mogą być, które można podjąć, bywają bardzo różne. No właśnie, o to chciałam zapytać już na koniec, bo mówi się o tym, że nie jesteśmy zbyt otwartym, sama pani powiedziała, społeczeństwem, ale mimo wszystko są ludzie, którzy chcą pomagać, którzy takie przypadki zgłaszają, którzy nie godzą się na to, żeby pewne sytuacje miały miejsce. I chciałam zapytać, czy pani mogłaby dać jakieś wskazówki, jak jeszcze można pomagać przedstawicielom mniejszości, kiedy widzimy, że dzieje się im krzywda, że gdzieś są dyskryminowani, że gdzieś nie są traktowani w sposób, na jaki zasłużyli. Na pewno trzeba zainterweniować, na pewno trzeba zareagować. Nie można odwrócić głowy i powiedzieć sobie, że nie widzę, że właśnie kogoś biją w tramwaju albo na ulicy, że nie widzę, że moja koleżanka z pracy jest dyskryminowana. Te interwencje znowu, to wszystko zależy od sytuacji. No jeżeli mamy charakter przemocy, napaści, to wystarczy telefon, czasami wystarczy krzyk, ale niestety zdarzenia, które miały miejsce, pokazują właściwie dwie różne postawy. No, ostatnio we Wrocławiu został pobity obywatel Indii. Tam pomógł mu Polak, który był na przystanku, sam ucierpiał w wyniku tego zdarzenia, ale pomógł mu tylko on jeden. Na przystanku stało dużo więcej ludzi, wszyscy postanowili odwrócić głowę, udawać, że tego nie widzą. Także podstawową sprawą to jest zareagowanie. Czy to wymaga bohaterstwa? Tego pewnie czasami tak. Natomiast no, dzisiaj wszyscy mamy przy sobie telefony. To są zazwyczaj miejsca publiczne, więc znalezienie jakiejkolwiek pomocy właśnie poprzez krzyk jest niesłychanie ważne. A jeżeli to jest sytuacja nie tak pilna, nie tak nagła jak sytuacja napaści, na przykład jeżeli ciemnoskóre dziecko jest wyzywane w szkole, albo młody gej, lesbijka są wyzywane i szykanowane w szkole z tego powodu, to oczywiście, że też można podjąć jakieś działanie. Można, będąc rodzicem, porozmawiać z nauczycielami, zorganizować na przykład spotkanie w klasie z przedstawicielem albo przedstawicielką tej mniejszości. Można zorganizować lekcje na ten temat. Jeżeli to jest miejsce pracy i sprawa dotyczy dorosłych ludzi i tam się odbywa jakaś dyskryminacja, no to jest Państwowa Inspekcja Pracy. Czasami wystarcza zwykła ludzka rozmowa na ten temat, ale w momencie, kiedy my wszyscy odwracamy wzrok, to nic się nie zmieni. Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Radio Kolor. Wciągamy kolorowo.